Recepta wypisywana przez lekarzy do odwiedzenia galerii sztuki czy muzeów, to już się dzieje. To się dzieje od 3 lat w Kanadzie, w Montrealu. Muzeum Sztuk Pięknych podpisało już taką umowę z lekarzami i pacjenci dla dobrostanu psychicznego, dla poprawy samopoczucia. Z taką receptą za darmo wchodzą do muzeum i to zainspirowało niedawno w Belgii posłankę, która też złożyła taki apel, żeby to było w Belgii, a może i w całej Europie. Taki projekt na 3 miesiące, na razie sondażowy, żeby zobaczyć, czy to będzie przynosiło rzeczywiście tak dobre efekty. To była chyba świetna intuicja, która towarzyszyła mi stworzeniu galerii obrazów, moich własnych obrazów w mojej klinice. I rzeczywiście słyszałam wiele razy od pacjentów, że tak się tutaj dobrze czują, relaksują, a zabiegi dermatologii estetycznej niekoniecznie są bardzo przyjemne. Ja bardzo bym chciała wypisywać recepty na odwiedzenie muzeum.